Czy masz świadomość? Do 2022 roku Rosja wywoła wojnę w Europie lub na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu przed chwilą tytuł artykułu pana Krzysztofa Wojczala. Artykuł datowany na 24 września 2019 roku. Powtórzę to, bo to myślę, że przy dzisiejszym podcaście jest super ważne. 24 września 2019 rok. Do 2022 roku Rosja wywoła wojnę w Europie lub na Bliskim Wschodzie. Autora tych słów gościmy dziś w tygodniku, w podcaście. Prawnik, specjalizacja prawo handlowe i podatkowe, zainteresowania geopolityka, polityka międzynarodowa, autor książki Trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat. Dzień dobry panie Krzysztofie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Krzysztofie, no jestem pod wrażeniem, myślę, że wielu w Polsce osób, wiele osób w Polsce również, bo dostawałem z wielu stron informacje o tym artykule. No jestem pod wrażeniem pana zdolności profetycznych i analitycznych. Jak pan przyjął tą swoją prognozę, która się właśnie realizuje na naszych oczach? Przyznam szczerze, że jeszcze 3 lata temu, jak ją pisałem, to wszystko, nawet zakreślenie tej daty, co oczywiście było takim zakreśleniem szacunkowym, wydawało się bardzo takie logiczne i realistyczne. Natomiast im bliżej było do spełnienia się tych wydarzeń, które opisałem na początku jako pewnego rodzaju prognozę, tym byłem, przyznam szczerze, że bardziej sceptyczny z tego względu, że w mojej ocenie jednak Władimir Putin miał jeszcze do wyboru kilka opcji i mógł się wstrzymać z tą ofensywą, ponieważ sytuacja, przynajmniej z naszej perspektywy tutaj osób z zewnątrz obserwujących, no bo wiadomo, że na Kremlu na pewno mają inną perspektywę, inną wiedzę i pewnie oni mogli faktycznie dojść do innych wniosków. Natomiast tutaj z zewnątrz wydawało się, że rozmowy pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą mogą jeszcze być toczone na niwie dyplomatycznej, a tym samym Ukraina jeszcze nie będzie, no bo tutaj chodzi tak naprawdę o oś sporu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, a tym samym Ukraina jeszcze ma trochę czasu, by przygotować się do wojny. I przyznam szczerze, że to, że Putin w tej chwili właśnie atakuje Ukrainę, zaskoczyło mnie troszeczkę. Może nie tak bardzo, tak samo jak pozostałą część komentatorów, którzy się w ogóle tego nie spodziewali, ale wydawało mi się, że jeszcze jest czas, że jeszcze jest pole manewru na dyplomację, na negocjacje, na opóźnianie. Zresztą wydawało mi się, że Joe Biden prowadzi właśnie taką politykę lekkich ustępstw względem Kremla. Właśnie to odpuszczenie kwestii Nord Stream 2, jakby to wszystko w mojej ocenie było nastawione na to, by Rosjanie nie podejmowali zbyt agresywnych działań już teraz, ponieważ do tych działań NATO, przede wszystkim NATO, nie było przygotowane, zostało zaskoczone, chociaż bardzo szybko się mobilizuje, jak widać. No i oczywiście Ukraińcy również chcieli tutaj zyskać na czasie, także no przyznam szczerze, że decyzję Władimira Putina odczytuję jako bardzo ryzykowną. W zasadzie rzucił wszystko na jedną szalę i wydaje się, że nawet w scenariuszu, w którym osiągnie swoje cele strategiczne w tym konflikcie, na dłuższą metę, niestety ta decyzja okaże, znaczy niestety dla niego, ta decyzja okaże się błędna. No właśnie, bo tak patrząc na rzeczywistość w Polsce analityczną, mam wrażenie, że jednak mało było takich osób, które to przewidywały wcześniej. Nawet tutaj krążyły po sieci takie wypowiedzi między innymi pana Czarzostego z Lewicy, że to nikt tego nie przewidział, w ogóle o tym nie było mowy, to dla wszystkich jest kompletne zaskoczenie.
ale wydaje mi się, że właśnie ileś osób, między innymi pan, oczywiście niewielka grupa analityków w Polsce, na tę kwestię już zwracała uwagę dużo wcześniej niż to się niektórym wydaje. I wręcz aż tutaj się prosi do tego, żeby może też politycy czytali nie tylko analizy, które im są podsuwane przez przybocznych. No, panie redaktorze, no, trudno mi się do tego odnieść. Nie chciałbym tutaj komentować kwestii politycznych, no ale rzeczywiście tą sytuację dało się przewidzieć z punktu widzenia takich obiektywnych przesłanek. Przede wszystkim ja zwracałem uwagę w tym swoim artykule na kwestie gospodarcze, polityczne, takie geopolityczne i interesów narodowych rosyjskich i jakby wszystkie te płaszczyzny przemawiały za tym, że Rosjanie będą grać bardzo agresywnie i jeśli nie zmuszą Zachodu w sposób dyplomatyczny do uległości i do pewnego rodzaju zgody na warunki rosyjskie, a Rosjanom zależało przede wszystkim na politycznym sojuszu pomiędzy Berlinem a Moskwą, pozyskaniu kapitału oraz technologii, co pozwoliłoby im na dłuższą metę przetrwać jako państwo, no bo na przykład w starciu, już nie mówię z Amerykanami, ale nawet z Chińczykami, z którymi przecież mają granice, jeśli chodzi o technologię, no to Rosjanie po prostu niebawem zostaną daleko w tyle. I żeby przetrwać jako państwo, jako struktury, no muszą również tutaj podjąć wyzwanie. I bez pomocy ze strony Niemców, właśnie ze strony niemieckiego kapitału czy technologii, nie będą w stanie Rosjanie, czy nawet Amerykanie, nie będą w stanie podjąć takich wyzwań. Więc musieli Rosjanie zmusić Zachód i Stany Zjednoczone do tego, by na warunkach rosyjskich stworzyć pewnego rodzaju właśnie tutaj przestrzeń polityczną dogodną dla Rosji. No i jak wiemy, na niwie dyplomatycznej to się nie udało. Rosja była wciąż izolowana, wciąż były sankcje, izolowana na płaszczyźnie politycznej, jak również gospodarczej. Te sankcje może nie były jakieś super uciążliwe, jednak nie dopuszczały do Rosji faktycznie tego kapitału i technologii. A to z kolei również bardzo godziło w gospodarkę rosyjską z tego względu, że Rosjanie żyją z eksportu węglowodorów, głównie ropy, ale również gazu i węgla. I według samych rosyjskich analityków na 2021 rok przypadł szczyt wydobycia ropy naftowej. W 2035 roku może być taka sytuacja, w której to wydobycie spadnie aż o 50%. I teraz jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że wartość eksportu węglowodorów odpowiada mniej więcej wartości połowy budżetu rosyjskiego, no to już mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Rosjanom się tak śpieszy, dlaczego byli tak zdeterminowani i gotowi nawet na wywołanie wojny. Z tego względu, że niebawem groziłoby im raz bankructwo, dwa, nie mogliby wspierać oczywiście swoich sił zbrojnych, a pamiętajmy, że na płaszczyźnie dyplomacji czy na arenie międzynarodowej największą i w zasadzie jedynym atutem Kremla są właśnie siły zbrojne i możliwość nacisku siłowego. No i oczywiście jest ten drugi argument, czyli kwestia gazu i uzależnienia państw od właśnie rosyjskiego gazu. I tutaj również bardzo źle się przedstawia od strony rosyjskiej sytuacja, ponieważ najbardziej uzależnione państwa w Europie od gazu rosyjskiego, głównie z Europy Środkowej, niebawem będą posiadały alternatywne źródło dostaw. My budujemy Baltic Pipe z Norwegii, co w zasadzie nas niezależni właśnie od rosyjskiego gazu. Jednocześnie rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu. Jednocześnie w tej chwili już na pewno będą przyspieszane prace nad zakupem pływającego terminalu LNG do Gdańska. Także Polska nie tylko stanie się niezależna pod względem gazowym od Rosji, ale również będzie mogła reeksportować ten gaz do państw regionu, ponieważ rozbudowywane są gazociągi w każdym możliwym kierunku, tak do Finlandii przez państwa bałtyckie, gdzie notabene w Litwie też postawiono gazoport. Także również Litwa, Łotwa i Estonia się w dużej mierze uniezależniły od rosyjskiego gazu. Będziemy mogli przesyłać ten gaz również na południe
od nas w stronę Bałkanów, także w stronę Chorwacji, jak również podciągnęliśmy gazociągi pod Ukrainę i w zasadzie to od Ukrainy dużo zależy, czy ze swojej strony też rozbudowują te gazociągi, co się teraz wydaje w tej chwili wręcz sprawą naglącą. Także jak widać, moglibyśmy nawet reeksportować, być takim mini hubem gazowym dla tej części Europy. Oczywiście wzmagała się w tym czasie zależność od gazu strony niemieckiej z uwagi na budowany Nord Stream 2, który został fizycznie ukończony i właśnie ten niejako argument, że gazociąg Nord Stream 2 został realnie ukończony, przemawiał za tym, że Putin jeszcze tej wojny nie wywoła w tym momencie, ponieważ mógł mieć nadzieję na to, że ten gaz popłynie tą nitką, w związku z czym faktycznie Rosjanie pozyskają dodatkowe źródło kapitału i będą w stanie się dogadać z Niemcami. Natomiast ten gazociąg jakby nie ruszył, teoretycznie z formalnych względów, ale wydaje mi się, że tutaj były też naciski polityczne i w tej chwili są bardzo małe szanse, żeby to już się zrealizowało z uwagi na wojnę i z uwagi na działania samego Putina. To ja tutaj się wtrącę, podbijając te dwa wątki, które już pan wspomniał, podbijając je cytatami z pana tekstu z 2019 roku. Pierwszy cytat: najlepszą rosyjską walutą negocjacyjną jest więc groźba użycia siły. I drugi cytat: Rosjanie nie są również w stanie dotrzymać kroku Amerykanom i Chińczykom w wyścigu technologicznym, co wcześniej czy później musi przełożyć się na skuteczność uzbrojenia. To panie Krzysztofie, w co gra Putin dzisiaj? Dzisiaj oczywiście na pewno chodzi mu o to samo, żeby pokazać, że ma lepszą pozycję w negocjacjach z Zachodem, ponieważ dyplomatyczne środki w jego mniemaniu zawiodły, w związku z czym postawił na wariant siłowy. I teraz to, co zamierza osiągnąć tą agresją, w mojej ocenie, są jakby dwa kluczowe cele. Pierwszy to jest interes rosyjski, czyli taki stricte, czyli chęć przejęcia kontroli nad Ukrainą z tego względu, że Ukraina niezależna od Rosji już osłabia Federację Rosyjską, a jednocześnie Ukraina dążąca do Unii Europejskiej i do NATO to jest zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej, tak pod względem kulturowo-gospodarczym, jak i militarnym. Militarnym z oczywistych względów, jeśli chodzi o NATO, ale jeśli Ukraina zaczęłaby się bogacić dzięki Unii Europejskiej, jeśli dokonałaby pewnego rodzaju postępu, czy takiego skoku jak w Polsce, ponieważ jak wiemy, zaczynaliśmy z tego samego pułapu w 1989 roku, w zasadzie Ukraina była nawet państwem silniejszym gospodarczo, no a w tej chwili te proporcje wyglądają dużo, dużo lepiej na naszą korzyść, więc jakby to pokazuje, że jednak dołączenie do Zachodu również pod względem gospodarczym i Unii Europejskiej było dla nas korzystne, pomimo wielu wad oczywiście, które należy dostrzegać. I teraz gdyby Ukraińcom udało się dokonać takiego skoku, wówczas społeczeństwo rosyjskie czy gospodarka rosyjska byłaby zagrożona, ponieważ kapitał uciekałby na bliską bardzo Ukrainę, jednocześnie społeczeństwo uciekałoby na Ukrainę na przykład do pracy, tak jak się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o Ukraińców, którzy przyjeżdżają do pracy do Polski. A tam na pewno to miałoby większy wymiar, ponieważ no i na Ukrainie, i w Rosji jakby posługują się ludzie tym samym mniej więcej językiem. Także ten język rosyjski na Ukrainie jest bardzo powszechny. Także tutaj pod względem gospodarczo-kulturowym Rosja bardzo by słabła, nawet jeśli te połączenie z Zachodem, jeśli chodzi o Ukrainę, dotyczyłoby tylko płaszczyzny gospodarczej. I to jest jakby ten jeden cel. Natomiast drugim celem, tym szerszym w międzynarodowym układzie sił, to jest oczywiście jakby danie sobie szansy przez Putina na postawienie jeszcze większych, jeszcze bardziej wiarygodnych gróźb względem NATO i Zachodu. I te groźby miałyby polegać na tym, że Rosjanie mogliby po przejęciu kontroli nad Kijowem, mogliby rozstawić swoje armie, które są w tej chwili zaangażowane i były przed wojną zaangażowane na kierunku ukraińskim, mogliby te armie podciągnąć pod granicę z Polską i wówczas proszę zwrócić uwagę, że mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której wszelkie w zasadzie możliwe siły, środki, jeśli chodzi o siły rakietowe rosyjskie, byłyby skierowane prawdopodobnie w Polskę,
a nie w Ukrainę w pierwszej kolejności, czy też później w drugiej kolejności Polskę, tylko wszystko byłoby skupione na nas, a jednocześnie z obwodu kaliningradzkiego mielibyśmy zagrożenie od strony jednego korpusu armijnego, od strony Białorusi prawdopodobnie mielibyśmy zagrożenie od strony pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, a jeszcze na odcinku ukraińskim Rosjanie mogliby wystawić dwa kolejne korpusy armijne, które przed wojną znajdowały się w Donbasie i oprócz tego jeszcze 20 armię, która zabezpieczała kierunek ukraiński. Także to byłyby tak ogromne siły, że Polska samodzielnie nie byłaby w stanie odpierać presji i odpierać tych gruźb. No, musielibyśmy wystawić przecież taką samą mniej więcej siłę, czy siłę zdolną do obrony przed takim potencjałem. No i niestety w mojej ocenie no, nie moglibyśmy tego zrobić samodzielnie, a w związku z czym bylibyśmy bardzo zależni od Zachodu bardzo, i byśmy tak naprawdę wisieli politycznie na tym, co powiedzą w Waszyngtonie, bo to od Waszyngtonu zależałoby nasze bezpieczeństwo kompletnie. Także no i żaden jakby wzór armii, polskiej armii nie byłby w stanie się oprzeć takiej presji rosyjskiej, no bo wówczas cały rosyjski zachodni tutaj front, można powiedzieć, mógłby zostać skupiony na odcinku polskim. Także w ten sposób Rosjanie mogliby zagrozić niejako NATO poprzez właśnie groźbę Polsce, a to w dalszej perspektywie miałoby na celu jakby przekazanie takiej informacji. Słuchajcie, Amerykanie, albo się z nami dogadacie, dacie nam ten kapitał, dacie nam technologię, pozwolicie nam budować niezależny od siebie ośrodek siły wspólnie z Niemcami, albo będziemy wam non-stop grozić i będziecie musieli wystawić przynajmniej kilka dywizji do Polski i jednocześnie będziemy prowadzić zimną wojnę w sytuacji, w której macie w tej chwili problem z Chinami i musicie przerzucić swoje siły, środki i potencjał gospodarczy na rywalizację z Chinami, więc będziecie mieli dwa fronty otwarte. I to moim zdaniem do takiej groźby Putin dążył właśnie, myśląc również i podejmując decyzję o inwazji na Ukrainę. Ale rozumiem, że ten scenariusz jest jak najbardziej dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, realistyczny, tak? Tak, on jest, niestety on jest otwarty. Co jest pocieszające, Rosjanie ponoszą duże straty na Ukrainie, w związku z czym wydaje się, że nawet po zwycięstwie pełnym, czyli w znaczeniu takiego utworzenia, powiedzmy, quasi państwa podległego ukraińskiego, podległego względem Moskwy, ponieważ wątpię, by Rosjanie chcieli okupować całe państwo. Znacznie lepiej im będzie, jeśli w Kijowie będzie jakiś marionetkowy rząd, który za pieniądze podatników ukraińskich będzie wystawiał siły policyjne, które będą pacyfikowały opór ukraiński, a w tym czasie niejako bezkosztowo Rosjanie mogliby rozstawić swoje wojska na granicy ukraińsko-polskiej. I teraz no w tym kontekście rzeczywiście ten scenariusz jest bardzo możliwy, natomiast Rosjanie ponoszą tak duże straty na froncie ukraińskim, że wydaje się, że nawet w przypadku właśnie takiego zwycięstwa będą potrzebowali przynajmniej 2-3 lat, by odbudować potencjał konwencjonalnych sił, zwłaszcza jeśli chodzi o wojska lądowe. A myśli pan, że Białoruś się zaangażuje w sposób pełnoskalowy w tą wojnę? Wydaje mi się, że Władimir Putin zrobi wszystko, żeby zmusić Białoruś do zaangażowania się. Chodzą takie pogłoski, że to by się już dawno stało, gdyby nie twardy sprzeciw NATO. Nie wiadomo, ile jest w tym prawdy, natomiast wyobrażam sobie, że NATO mogło rzeczywiście postawić sprawę jasno, że jeśli wojna będzie prowadzona na przygranicznym terytorium NATO, czyli zostanie wyprowadzone uderzenie z Brześcia w kierunku Lwowa, również siłami Białorusi, no to wówczas NATO mogłoby zagrozić wejściem czy na Ukrainę, czy zablokowaniem faktycznie strefy powietrznej nad zachodnią Ukrainą. Także wydaje mi się, że jest to jakiś wariant, który może być prawdopodobny. Ja sobie to wyobrażam, że tak właśnie się stało. Natomiast czy Białoruś wkroczy? Wydaje mi się, że Władimir Putin będzie chciał to jednak zrobić, będzie chciał zmusić Łukaszenkę i warianty są dwa, bo Łukaszenka ulegnie presji i jednak ta inwazja się dokona taka pełna od strony białoruskiej,
albo no, nie ulegnie, a wówczas po wojnie ukraińskiej zostanie po prostu przez Putina usunięty jako niewygodny, jako osoba niewygodna i która okazała się nieprzydatna w kluczowym dla Rosji momencie. A czy myśli pan, że tutaj opinia publiczna w Rosji jest w stanie zatrzymać te plany i ten scenariusz, kiedy gospodarka, jak wielu ekspertów wskazuje, może zacząć się sypać? Nie wydaje mi się i też zauważyłem, że w przestrzeni publicznej moim zdaniem takie naiwne nadzieje się pojawiły, były mówione przez właśnie wielu polityków, że może trzeba by było Władimira Putina, no tutaj powiem tak kolokwialnie, odstrzelić i powinni to zrobić ludzie z Moskwy. Natomiast należy pamiętać o tym, że Władimir Putin do takiego twardego scenariusza przygotowywał się latami. To nie jest przypadkowa inwazja, tylko to jest inwazja, do której się przygotowywano, również kadrowo. Władimir Putin od kilku lat regularnie czyści jakby tutaj swoje otoczenie i najwyższe szczeble władzy z ludzi, na których mógłby się zawieść właśnie w takiej kluczowej sytuacji. I na skutek tych czystek kadrowych w mojej ocenie w tej chwili znajdują się wokół Putina ludzie, którzy są mu całkowicie posłuszni. To z kolei prowadzi do wniosku, że cały aparat siłowy, jeśli chodzi o Rosję, wciąż jest bardzo lojalny względem Putina, mimo to, że część ludzi może się nawet nie zgadzać w duchu. Natomiast to są wszystko ludzie, którzy w takich sytuacjach będą zachowywali lojalność, przynajmniej na ten moment. I teraz, jeśli w Rosji aparat siłowy wciąż będzie lojalny względem Putina, to będzie prowadziło do sytuacji takiej, że jeśli się pojawią protesty, to te protesty będą oczywiście masowo i nawet być może brutalnie tłumione, co zresztą w tej chwili dochodzi do aresztowań. Także nie wydaje mi się, żeby w tak krótkiej perspektywie, a ta wojna przecież trwa kilka dni, a może potrwać jeden, dwa, trzy dni dłużej, może się okazać, że zaraz będzie po wojnie, zaraz jakiś może się okazać, że będzie pokój. Także nie wydaje mi się, żeby w tak krótkiej perspektywie społeczeństwo rosyjskie było gotowe i było zdolne do wywarcia choćby na Putinie jakiejś presji, która zmieniłaby jego strategię czy już podjęte kroki, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i prowadzenie wojny. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Wspomniał pan o naiwności i faktycznie ja tej naiwności dużo obserwuję w tych komentarzach w debacie publicznej w Polsce. A niech mi pan powie, bo jedno mi tutaj nie gra. Z jednej strony pan mówi o tym, że Putin przygotowywał się przez wiele lat do tej wojny i tu jak najbardziej myślę, że to jest słuszne myślenie. Natomiast z drugiej strony no, mamy te informacje, czy to są faktycznie porażki, czy po prostu nie dociera do nas pełny obraz rzeczywistości na froncie? To znaczy, trzeba w mojej ocenie rozgraniczyć dwie sprawy. Znaczy, przygotowywanie się do takiej wojny to jest jedno, takie państwowe, jako państwo, jako decyzje na szczeblu politycznym czy strategicznym. Ale wykonanie taktyczne to jest druga kwestia i wydaje mi się, że ta decyzja o atakowaniu na Kijów zapadła stosunkowo późno, znaczy w ostatniej chwili przed wojną, może kilka tygodni. I w związku z czym dowództwo, generalicja wojskowa, która przecież nie jest poinformowana o strategii politycznej Putina, tylko ona ma za zadanie wykonywać stricte polecenia polityczne, natomiast na płaszczyźnie wojskowej. I teraz ta elita wojskowa wydaje mi się, że została poinformowana stosunkowo późno o planie i zamiarze ataku na Kijów, co pokazuje, że nawet być może Władimir Putin jeszcze nie rozstrzygnął na przykład miesiąc czy dwa miesiące temu o tym, że będzie atakował Ukrainę w pełnej skali. Natomiast musiał być jakiś wyzwalacz,
który rzeczywiście przekonał Putina, że to jest ten moment i należy taką decyzję podjąć. I teraz widać, że ta decyzja właśnie była podjęta stosunkowo późno, w związku z czym generalicja nie przygotowała się do wariantu zajmowania Kijowa, na co wskazuje między innymi Jarosław Wolski. I ja podzielam ten pogląd, że trochę obserwujemy dwie różne wojny. Znaczy wojnę na południu, na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie Rosjanie realizują swoje zamierzenia i ofensywa idzie dość sprawnie. Natomiast na północnym wschodzie i na północy no widać bardzo duże pomyłki, potknięcia, czy też niezrozumiałe i nielogiczne posunięcia wojskowe, albo nawet czasami ryzykowne, które kończą się właśnie porażką, tak jak to było w przypadku desantu ze śmigłowców sił powietrzno-desantowych na lotnisko koło Kijowa. To było bardzo ryzykowne posunięcie, no i na szczęście dla Ukraińców oni odbili to lotnisko. No ale siłą rzeczy Rosjanie jakby realizując na północy taki, wydaje mi się, na prędce skombinowany plan, mimo wszystko widać, że dysponują przewagą materiałową, a jednocześnie wykorzystują przewagę czysto geograficzną, ponieważ atakują z tak wielu kierunków, że no siłą rzeczy obrońcy nie są w stanie wszędzie dawać takiego samego dużego i zaciętego odporu, ponieważ brakuje im sił. A panie Krzysztofie, co wojna na Ukrainie oznacza dla przyszłości Europy, Stanów Zjednoczonych i Chin? To wszystko zależy oczywiście od jej wyniku. Tak jak mówiłem, no jeśli wynik będzie negatywny, nazwijmy to w ten sposób, dla Ukrainy, jak również dla nas i dla Zachodu, czyli jeśli Rosjanie przejmą kontrolę nad Kijowem, no to wówczas będzie nam się szykowała druga zimna wojna. I teraz jest pytanie, czy Amerykanie są na nią gotowi i czy rzeczywiście nie ulegną rosyjskiej presji. W mojej ocenie nie należy się tego spodziewać, no jednak takie zagrożenie zawsze istnieje. Natomiast w takim świecie spolaryzowanym rywalizacji rosyjsko-amerykańskiej znaczenie Polski będzie rosło. W tym sensie, że no będą tutaj pewnie przywożone nowe jednostki wojskowe z zachodu jako pomoc dla wschodniej flanki. No i będziemy tutaj odgrywać główną rolę, jeśli chodzi o obronę i wytrzymywanie presji ze strony rosyjskiej. W mojej ocenie i tak Rosjanie czy Władimir Putin nie uzyska spodziewanego przez siebie rezultatu z tego względu, że nie jest gotowy na wojnę z NATO. NATO już w tej chwili zmobilizowało się znacznie. Wojna na Ukrainie no, niejako obnażyła pewnego rodzaju naiwność myślenia, czy ludzie, którzy do tej pory jakby próbowali nie dostrzegać problemu rosyjskiego, no musieli to dostrzec, w związku z czym NATO od tego momentu zaczyna się bardzo poważnie przygotowywać do rywalizacji takiej czysto militarnej właśnie w naszym rejonie. Także Rosjanie nie będą gotowi po wojnie z Ukrainą i nie będą w stanie, nie będą mieli siły takiej militarnej, by zacząć konflikt z NATO, co zresztą groziłoby wojną atomową, także tutaj wydaje mi się, że nie należy jakby tego ryzyka kalkulować, nawet choćby z tego względu. Natomiast no z czasem Rosjanie po prostu osłabną gospodarczo. No i nawet w tym wariancie takim pozytywnym wydawałoby się na krótką metę dla Rosjan, wydaje mi się, że naprawdę grozi Federacji Rosyjskiej, grozi rozpad państwa, druga smuta, wielki kryzys i będzie dla nich, to dla nich będą naprawdę bardzo trudne dni. Trudne dni, jeśli chodzi o takie porównanie, bo oczywiście chodzi o lata. Natomiast jeśli sytuacja potoczy się w ten sposób, że Ukraina się obroni w jakiś sposób, nawet taki, wyobraźmy sobie taką formę, gdzie nawet taktycznie Rosjanie na przykład zajęliby kolejny obwód ukraiński w ramach pokoju, natomiast Ukraina z niepodległym Kijowem jako stolicą dalej byłaby niezależna od Rosji i jednocześnie jakby traktat ten pokojowy nie narzucałby, nie wiem, rozbrojenia Ukrainy i tak dalej, tylko że Ukraina dalej by funkcjonowała jako państwo niezależne i przygotowujące się do obrony i jednocześnie miałaby otwartą drogę do NATO i Unii Europejskiej, to wówczas byłaby totalna klęska
polityki Władimira Putina, w związku z czym zanim doszłoby do tych groźnych reperkusji gospodarczo takich społecznych w Rosji, mogłoby również dojść do przetasowań na szczycie władzy, ponieważ Władimir Putin swoją lojalność zawdzięcza również dotychczasowym swoim sukcesom na arenie międzynarodowej, a gdy się te sukcesy skończą, no to wówczas ta lojalność może zostać poddana testowi. A jak w tej układance pan widzi sytuację Chin? No, Chińczycy w tej chwili siedzą i piją szampana. Federacja Rosyjska, która jest ich sąsiadem, i jednocześnie należy pamiętać o tym, że Chińczycy planują ekspansję wpływów, gospodarki, ekonomiczną ekspansję, finansową. Natomiast ta ekspansja jest planowana tylko i wyłącznie w kierunku azjatyckim, czyli Azji Centralnej, za wyjątkiem Tajwanu. I teraz tak, jeśli zdamy sobie z tego sprawę, to na dłuższą metę dla Chin tak naprawdę rywalem jest Federacja Rosyjska, nie Stany Zjednoczone. Ponieważ jeśli Stany Zjednoczone nie będą blokowały szlaków, morskich szlaków handlowych do Chin, to Chiny będą się mogły swobodnie rozwijać, ponieważ za pomocą szlaków morskich handlowych prowadzą eksport, jednocześnie importują bardzo dużo surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu, ale o czym należy pamiętać, że by uniezależnić się od tych dostaw morskich, Chińczycy bardzo mocno wchodzą z wpływami w Azję Centralną, gdzie sfinansowały budowę gazociągu Azja Centralna Chiny, dzięki któremu bardzo dużo gazu jest importowana do Chin. To są przypomnijmy, kaspijskie surowce, aż właśnie z Jeziora Kaspijskiego. Także gdyby Rosjanie znacząco osłabli albo prowadzili rywalizację, zimną wojnę, czy utknęliby w długiej wojnie na Ukrainie, czy prowadziliby rywalizację długą z NATO, wówczas nie mogliby się skupić na utrzymaniu swoich wpływów w Azji Centralnej, co automatycznie pozwoliłoby Chińczykom jakby wejść w ich miejsce, w ich rolę i jakby objąć pieczę nad tym regionem, który jest, jeszcze raz podkreślmy, dla nich newralgiczny. Również w kontekście uniezależniania się od szlaków morskich, również z tej przyczyny, że poprzez Azję Centralną mogą budować tak zwany nowy jedwabny szlak, czyli lądową drogę do Europy transportową. Także z tych wszystkich względów Chińczykom nawet zależy na tym, by Rosjanie osłabli, a jednocześnie cieszą się, gdy Rosjanie słabnąc, osłabiają równocześnie i pochłaniają uwagę Stanów Zjednoczonych. No ponieważ oczywiście Chińczycy również tutaj mają na względzie tą rywalizację i chęć Stanów Zjednoczonych do powstrzymania chińskiego pochodu, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o wzrost potęgi. Także dla nich w tej chwili ta sytuacja jest naprawdę bardzo korzystna. A jaka lekcja z decyzji Putina z wojny, brutalnej wojny na Ukrainie wynika dla Polski, dla naszego państwa? No, mi się wydaje, że ta lekcja jest oczywista i chyba już wszyscy sobie zdają z niej sprawę, że Polska potrzebuje silnej, większej armii, którą musimy finansować nawet zwiększając swoje takie koszty społeczne, czyli no niestety musimy łożyć więcej na militaryzację siły zbrojne polskie. No ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to może się okazać, że będziemy musieli finansować, nasze dzieci będą musiały finansować obcą armię, więc lepiej spłacać kredyty, które są zaciągnięte na własne siły zbrojne i żyć bezpiecznie we własnym państwie, niż później być po prostu eksploatowanym. A czego dziś powinniśmy wymagać jako obywatele od polityków, ale też od siebie? Od polityków wydaje mi się, że trzeba po prostu
My jako społeczeństwo powinniśmy w tej chwili nie wywierać zbytniego nacisku na politykę zagraniczną, w takim sensie, że naprawdę w mojej ocenie społeczeństwo w tej chwili nie jest gotowe, byśmy tutaj mieli, tak jak w piłce nożnej, 38 milionów geostrategów, którzy będą mówili i będą wiedzieli lepiej, jak polska polityka zagraniczna ma postępować. Obecna scena polityczna i to, co się w tej chwili dzieje, pokazuje, że polskie elity polityczne w tej sytuacji potrafiły myśleć w tym samym kierunku i potrafiły się zjednoczyć, jeśli chodzi o zagrożenie. I ja na to wskazywałem również w książce. Pamiętajmy, że gdy była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, to w czasie tej pomarańczowej rewolucji w protestach brali wówczas udział już wówczas emerytowany prezydent Lech Wałęsa, ówczesny prezydent Kwaśniewski, jak również przyszli prezydenci Komorowski i Kaczyński. Także widać, że nasze elity polityczne dostrzegają rolę Ukrainy w kwestii bezpieczeństwa i jej wagę dla Polski. I w mojej ocenie, jakby ze wszystkich stron politycznych, czy to patrzymy na no przecież bardzo skonfliktowaną scenę polityczną polską, czy to patrzymy na koalicję obywatelską, czy patrzymy na przedstawicieli rządu, wszyscy myślą o tym, w jaki sposób tą Ukrainę można byłoby ochronić jakimiś środkami, co jeszcze podjąć, żeby im pomóc. Jakby zagrożenie jest widoczne. No i powiem szczerze, że ja jestem zbudowany tą postawą naszych polityków i naprawdę w tej chwili rząd gra bardzo stanowczo i bardzo mocno pod to, by przekonać zachodnich partnerów do tego, by rozszerzyć jeszcze pomoc dla Ukrainy, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy to w ramach NATO, czy też w ramach poszczególnych inicjatyw państwowych. Także no jak zawsze możemy narzekać na te nasze elity polityczne, tak w sytuacjach takich kryzysowych widać, że ten rozsądek wraca i te zacietrzewienie polityczne zostaje odkładane na bok. Jak długo to potrwa, tego nie wiadomo. Natomiast w tej chwili widać to zjednoczenie i widać to, że wszyscy myślą o tym samym. A czego powinniśmy, czy w ogóle czegoś powinniśmy wymagać od siebie samych? Trudne mi, redaktor zadaje pytania, naprawdę. Są takie czysto społeczne, nad którymi rzeczami ja się po prostu nie zastanawiam na co dzień, bo ja się bardziej interesuję właśnie geopolityką, geostrategią, bardziej patrzę na te kwestie z punktu widzenia interesów, czy też na takiej, z takiej szerszej perspektywy. Natomiast no, jeśli chodzi o społeczeństwo, my potrzebujemy tak naprawdę konsolidacji jako społeczeństwo. W mojej ocenie za daleko poszły spory społeczne i to, co ja mogę powiedzieć, a to już abstrahując od tej sytuacji na Ukrainie, to, co mi się bardzo nie podoba i co uważam, że powinniśmy zastopować to zjawisko, czy ten proces, to jest proces polaryzacji i pewnego rodzaju myślenie, bo to właśnie prowadzi do tej polaryzacji, że ludzie, wyborcy, głosując na jakąś partię, utożsamiają się z nią. A powinniśmy, w mojej ocenie, zupełnie inaczej na to spojrzeć. Czyli ja mam takie podejście, że jeśli ja głosuję na jakąś partię, to ja automatycznie staję się jej największym krytykiem i najwięcej od niej wymagam. Nie traktuję, mojego głosu nie traktuję jako akceptacji tej partii i tego, że ja się tam zapisuję jako jej bojownik i to jest jedyna słuszna racja, wszystko co zostanie powiedziane przez polityków danej opcji, tylko jest wręcz przeciwnie, to znaczy skoro ja zagłosowałem, to ja wymagam i ja chcę, żebyście robili dobrze. I właśnie powinniśmy weryfikować polityków, ale właśnie tych, na których nam zależy, ponieważ takie ślepe i bezrefleksyjne popieranie i przyjmowanie danej narracji politycznej tylko dlatego, że się za to zagłosowało, więc niektórzy tak po prostu to pojmują, że jeśli zagłosowaliśmy na jakąś partię, to jakby boimy się przyznać, że popełniliśmy błąd, prawda? Więc musimy za wszelką cenę bronić tej opcji, ale to w mojej ocenie to jest bardzo błędne. Powinniśmy oderwać jakby tą tkankę społeczną, świadomość tej tkanki społecznej, taką
Po prostu Polacy powinni jako społeczeństwo powinni oderwać się od warstwy politycznej i zacząć ją rozliczać, a nie się z nią utożsamiać. To jest bardzo trudne, ponieważ politycy w taki sposób prowadzą swoją narrację, by wprowadzać do przestrzeni publicznej, do dyskusji emocje. No i oczywiście, jeśli narracja emocjonalna jest wprowadzana, no to wówczas ludzie zaczynają się przejmować i zaczynają bardzo osobiście podchodzić do polityki, a powinniśmy podchodzić do tego wszystkiego w sposób bardzo racjonalny, na chłodno. No, tak mogę o tym opowiedzieć z mojej perspektywy takiej już bardziej personalnej, osobistej. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę, to dobra puenta. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Krzysztof Wojczal, autor książki Trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat. Dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę i za zaproszenie. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Do usłyszenia już w przyszły wtorek w kolejnym odcinku podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!